Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na majowy wrap-up, czyli podsumowanie czytelnicze ubiegłego miesiąca. Mam jakieś takie wrażenie, że ten maj był strasznie dawno temu i te książki, które czytałam na początku miesiąca, tak naprawdę już gdzieś tam zdążyły się zatrzeć w mojej pamięci i musiałam sobie odświeżać jakieś tam swoje notatki na Goodreads czy w notatniku po prostu w telefonie, żeby sobie przypomnieć, co o tych książkach mówiłam i myślałam wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę książek przeczytanych, to przeczytałam 5 książek, a w zasadzie 4 przeczytałam, a jedną przesłuchałam w audio. Mamy tutaj jak zwykle różnorodność, bo mamy coś z literatury faktu, mamy trochę thrillera, trochę powieści obyczajowej, także mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie, a ja zapraszam do dalszego oglądania. I pierwsza książka to Feminizm, czyli Dlaczego potrzebujemy feminizmu, Martyny Kaczmarek, dziewczyny, która jest influencerką i zajmuje się właśnie edukowaniem na temat feminizmu na Instagramie. No i właśnie z tej twórczości na Instagramie zebrała się cała książka. Czyta się ją strasznie szybko, ponieważ ona nie jest specjalnie gruba, a też no, dosyć duża, może czcionka nie jest duża, bo czcionka jest mała, ale są dosyć spore marginesy. Tutaj też mamy sporo takich stron z jakimiś cytatami, także jest dużo takich no, wypełniaczy w tej książce. Ona jest naprawdę przepięknie wydana i to trzeba wspomnieć, bo to wydanie jest naprawdę super. Natomiast jeżeli chodzi o treść, to jest to taka wiedza dotycząca feminizmu w pigułce i fajnie mieć to wszystko gdzieś tam pod ręką. Natomiast jeżeli uważacie, że w tym temacie już co nieco wiecie, to myślę, że ta książka nie będzie niczym przełomowym, bo tutaj nie ma zupełnie żadnych nowych informacji, niczego odkrywczego. Raczej takie totalne podstawy na temat właśnie tego, dlaczego warto być feministą czy feministką, co to w ogóle jest ten feminizm, czy on jest taki straszny, jak niektórzy myślą. I to wszystko jest zebrane w taką bardzo przystępną, skróconą formę, także jeżeli ktoś dopiero zaczyna z tym tematem, to jak najbardziej myślę, że może się z tą książką zapoznać. Natomiast jeżeli ktoś już coś tam wie, to na pewno nie znajdzie tutaj nic nowego. To, co na pewno tutaj przeważyło na plus dla mnie, jeżeli chodzi o tę książkę, to fakt, że Martyna przytacza tutaj bardzo wiele badań, a więc faktów, z którymi no ciężko się kłócić. Tak więc to może być naprawdę bardzo dobrym argumentem w jakichś tam dyskusjach, bo myślę, że te dyskusje na temat feminizmu często się zdarzają i są dosyć żywe i bywają zaognione. Także tutaj rzeczywiście autorka daje nam do ręki sporo takich argumentów do rozmowy na ten temat. Natomiast tak jak mówię, no nic odkrywczego to nie jest. Dużo osób też pisze, że to jest powielanie treści z innej książki, którą zresztą Martyna tutaj bardzo często cytuje i to jest książka, o ile się nie mylę, Niewidzialne kobiety. I też pamiętam, że ona ją często polecała na Instagramie. Ja akurat tamtej książki nie czytałam, więc nie za bardzo mogę się do tego odnieść, natomiast mówię to, co słyszałam właśnie też a propos tej książki. No i tyle. Właściwie nic więcej do powiedzenia nie mam. Taka całkiem przyjemna książka do przeczytania na raz, no ale tak jak wspomniałam kilka razy, raczej nic przełomowego w niej się nie znajdzie. Ten miesiąc niestety był dosyć przeciętny pod kątem doboru lektur. Była tylko jedna taka, która naprawdę mocno się wyróżniła, a pozostałe były takie, no powiedziałabym, 3 gwiazdki na 5, czyli takie właśnie, no przeciętniaki. Nie były złe, ale też nie było niczym dobrym. No i właśnie jednym z tych niestety przeciętniaków była książka O jedno cię proszę, Lory Dave. Ja bardzo się cieszyłam na tę książkę, ponieważ to jest książka, która wygrała nagrodę Goodreads Choice Awards w kategorii thriller. No i ja sięgnęłam po nią właśnie z takimi oczekiwaniami, że skoro tutaj czytelnicy ją wybrali, no to musi być fajna, wciągająca. I na to właśnie liczyłam. Natomiast w tej książce jest bardzo mało thrillera. Tutaj mamy historię Hanny i Bailey. Hanna jest macochą Bailey, a Bailey jest 16-latką, której ojciec zaginął. To znaczy on pewnego dnia zostawia list swojej żonie i córce, taki bardzo tak naprawdę mało wyjaśniający i niewiele mówiący. No i po prostu ślad po nim zaginął, nie wiadomo co się z nim stało, ale też przy okazji wychodzą na jaw problemy w jego pracy, w której był zatrudniony. Tam wychodzą jakieś takie machlojki finansowe. W związku z czym policja podejrzewa, że on po prostu gdzieś tam się zaszył, aby uciec od odpowiedzialności. Natomiast Hanna nie do końca chce w to uwierzyć, bo trochę jej się to kłóci z obrazem Owena, jakiego znała do tej pory i jakby nie wierzy w to, że on mógł dopuścić się przestępstwa i teraz po prostu się ukrywać i unikać odpowiedzialności. Wierzy, że kryje się za tym coś znacznie więcej. No i tutaj zaczyna się zabawiać trochę w takiego detektywa. Wybiera się do Teksasu, do rodzinnych stron Owena. A raczej nie do rodzinnych stron, tylko do stron, o których on często mówił. On tam chyba studiował i też właśnie Bailey pamięta jakieś tam wspomnienia z tego miejsca. No i tam właśnie jadą. Tak naprawdę nie wiedzą po co i nie wiedzą czego szukają, ale uda im się trafić na pewne tropy. No i ta książka ma być właśnie o tym, jak one poszukują rozwiązania tej zagadki i tego zaginięcia. Ale tak naprawdę to jest o wiele bardziej niż thriller powieść obyczajowa, która skupia się przede wszystkim na relacji Hanny i Bailey, bo na samym początku tej powieści te obie kobiety nie darzą się jakąś taką wielką sympatią. To znaczy Hanna bardzo próbuje być dobrą matką czy też macochą dla Bailey, natomiast Bailey, jak to typowa nastolatka, raczej no, nie za bardzo chce się angażować w tę relację, no, nie za bardzo po prostu znajduje wspólny kontakt z Hanną, ale ta podróż wiele, wiele zmienia. I tutaj mamy szansę na przestrzeni tej książki obserwować naprawdę taki duży rozwój w relacjach tej dwójki. I to był ciekawy wątek, natomiast ten wątek związany właśnie z thrillerem typowo nie był aż tak przekonujący. Nie do końca podobało mi się to jego rozwiązanie, także uważam, że jest to bardziej powieść obyczajowa z wątkiem kryminalno-thrillerowym. Natomiast zdecydowanie nie określiłabym tej książki jako thriller. Mówiłam też o niej szerzej w
moim reading vlogu z maja, także gdzieś tutaj być może nad moją głową podlinkuję Wam, jeżeli jesteście ciekawi. 3 gwiazdki na 5, można przeczytać, bo tę książkę czyta się bardzo szybko i no, można sobie po prostu zrobić taką rozrywkę na 1 czy 2 wieczory, ale raczej nie jest to nic takiego specjalnego i jakoś szczególnie wartego uwagi. Druga z tych książek to książka Lian Moriarty i jest to książka Niedaleko pada jabłko. Tą autorką również byłam bardzo zainteresowana, ponieważ oglądałam serial na podstawie Wielkich Kłamstewek i ten serial zrobił na mnie ogromne wrażenie. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podobał. Natomiast znowu, sam styl pisania autorki, on jest bardzo ciekawy, ale jak dla mnie momentami troszkę przegadany. To pewnie zależy od tego, czy lubicie takie historie, znaczy nie historie, tylko taki styl pisania, bo historia jest dosyć ciekawa. A mamy tutaj taką historię rodzinną. Znowu, jest to chyba, wydaje mi się, że jest to reklamowane jako kryminał albo właśnie thriller, a znowu jak dla mnie jest to taka bardzo rozbudowana powieść obyczajowa, bo to jest historia, w której najważniejsi są bohaterowie, tutaj nie ma za dużo akcji. Mamy tutaj historię rodziny Delany i punktem wyjścia jest zaginięcie matki Joy. Ona w dniu swojego zaginięcia wysyła do swoich dzieci taki strasznie dziwaczny SMS, który no, brzmi zupełnie jakby pisała go jakaś szalona osoba. W ogóle nie ma sensu. No i próbujemy się dowiedzieć przez całą tę książkę, co właściwie stało się z Joy, dlaczego ona zaginęła, co się stało, że ktoś ją porwał, czy ona uciekła, czy ona została zamordowana może. Tutaj też dużo pada podejrzeń właśnie na członków tej rodziny. I tak naprawdę każda historia tych bohaterów może być odrębną książką albo zaczątkiem odrębnej powieści. To jest dosyć liczna rodzina, w ogóle tutaj powiem, ponieważ no właśnie państwo Delaney mają chyba 4 dzieci, dorosłych już, i te dzieci również mają swoje rodziny. I na przestrzeni tej książki, ona jest dosyć gruba, poznajemy tak naprawdę szczegółowo życie każdego z bohaterów, więc mamy tutaj 4 dzieci, 2 dorosłych i jest jeszcze jedna kobieta, taka dosyć tajemnicza, która pojawia się pewnego dnia na progu domu Delaneyów i potrzebuje pomocy, ponieważ została pobita przez swojego chłopaka, no i oni ją przygarniają i zostaje z nimi tam chyba na rok w ogóle, czyli jakoś tak no dosyć długo po prostu z nimi zaczyna mieszkać. Więc mamy 7 tak naprawdę głównych bohaterów i każdy z tych bohaterów dostaje tutaj swoje miejsce i według mnie to jest trochę za dużo. Uważam, że wyszłoby to lepiej, gdyby okroić tych bohaterów może do 3-4 najważniejszych, ale przy 7 to się robi naprawdę strasznie, no bardzo dużo po prostu i ta książka jest strasznie rozlazła, ale jest dosyć ciekawa, dosyć angażująca. Tutaj też w tle przewija się tenis, ponieważ właśnie ta rodzina ma duży związek z tenisem. Joy i Sam prowadzą szkółkę tenisa, czy też prowadzili wcześniej, teraz już są chyba na emeryturze. I ta fabuła jest taka dosyć szczegółowa, pełna różnych opisów, detali, taka bardzo misternie skonstruowana, ale zakończenie jest bardzo fajne. I tak naprawdę uważam, że jest najmocniejszym elementem tej książki. Trochę żałuję, że tych emocji, które czułam przy zakończeniu, nie było gdzieś tam wcześniej, bo jednak właśnie przez to, że autorka ma taki rozgadany styl i lubi bardzo szczegółowo opisywać swoich bohaterów, no to gdzieś zabrakło mi miejsca na te emocje. No ale to zależy właśnie, tak jak mówię, co kto lubi. No dla mnie znowu, to była taka książka 3 gwiazdki na 5, ale nadal chętnie zapoznałabym się z innymi książkami tej autorki, a szczególnie właśnie ze wspomnianymi już Wielkimi Kłamstewkami, bo tak jak mówię, seria zrobiła na mnie duże wrażenie i w ogóle uważam, że te książki mają naprawdę potencjał ekranowy. Wydaje mi się, że ta historia również dobrze sprawdziłaby się w formie serialu, także kto wie, być może doczekamy się również ekranizacji tej książki. Absolutnie najlepsza książka tego miesiąca i też jedna z najlepszych książek tego roku to Good Roxane Gay. Najlepsza, a jednocześnie niesamowicie trudna, bo jest to historia kobiety, autobiograficzna. To jest w ogóle książka z takiego gatunku memoir, taki wiecie. Zresztą tutaj podtytuł głosi Pamiętnik mojego ciała, więc to są osobiste doświadczenia autorki, która zmaga się z otyłością i to taką otyłością naprawdę bardzo dużą, bo to nie jest tak, że ona tam ma, nie wiem, rozmiar 44 czy coś, tylko jest naprawdę bardzo, bardzo otyła. I w związku z tym napotyka w życiu na wiele trudności, natomiast to nie jest taka książka, która po pierwsze jest jakimś tam poradnikiem o odchudzaniu i drogą bohaterki czy też autorki właśnie do chudnięcia i tego, jak ona opisuje ten proces, absolutnie nie. I nie jest to też książka o użalaniu się nad sobą na zasadzie jestem gruba i przez to nikt mnie nie akceptuje. No nie, to jest książka, która przede wszystkim pokazuje, dlaczego ludzie cierpią na otyłość, z czego to się bierze i dlaczego takie komentarze typu jesteś gruba, bo za dużo jesz albo coś takiego są nie na miejscu, bo tutaj autorka doświadczyła w życiu pełnej traumy i w ogóle stąd wywodzi się cały ten jej problem z otyłością. Nie chcę tutaj mówić dokładnie, co się wydarzyło, bo myślę, że mimo, że to się dzieje na początku i to jest powiedziane na samym początku, to no nie wiem, jakoś wydaje mi się, że gdybym to powiedziała, to ta książka trochę by straciła, gdybyście ją chcieli przeczytać sami. Natomiast rzeczywiście u niej tym takim triggerem i punktem zapalnym do przybierania na wadze jest pełna bardzo, bardzo duża, bardzo silna trauma z dzieciństwa. No i ona w związku z taką nienawiścią do własnego ciała zaczyna po prostu jeść, zaczyna tyć i ona to robi celowo. Wie, jak wygląda, zdaje sobie sprawę z tego, co myślą o niej ludzie, nawet jej rodzice zresztą próbują jej tam zasugerować, że może powinna schudnąć, może powinna coś ze sobą zrobić, ale ona to robi trochę w takim buncie przeciwko właśnie swojemu ciału. Ona kara siebie za to, co ją kiedyś spotkało właśnie z powodu jej ciała. No i to jest takie bardzo, bardzo interesujące, ale jednocześnie bardzo smutne czytanie całego tego procesu, jak do tego doszło, ale też ta książka bardzo dobrze pokazuje, jak osoby otyłe są dyskryminowane w społeczeństwie, jak bardzo
często, no myślę, że wszystkim się to zdarzyło kiedyś w życiu, rzucić jakieś takie uwagi, które są zupełnie na miejscu. Ja tutaj zaznaczyłam sobie mnóstwo fragmentów, ale jednym z takich ciekawszych jest to, jak właśnie my postrzegamy osoby otyłe. Zaraz go znajdę i Wam gdzieś tutaj przytoczę, bo uważam, że on jest naprawdę kwintesencją całej tej książki. Różne osoby będą przedstawiać Ci statystyki i informacje dotyczące zagrożeń związanych z otyłością, jak gdybyś nie tylko była gruba, ale też niewiarygodnie głupia, niczego nieświadoma i jakbyś miała złudzenia co do własnego ciała i co do rzeczywistości, która jest wobec takich ciał żywiołowo wręcz niegościnna. Tego rodzaju uwagi przybierają często formę wyrazów troski, jak gdyby ludzie, którzy je wygłaszają, myśleli jedynie o tym, co jest dla Ciebie najlepsze. Zapominają, że jesteś osobą, jesteś swoim ciałem, niczym więcej, a Twojego ciała powinno być zdecydowanie mniej. No myślę, że to tak dobrze podsumowuje właśnie to, jak my postrzegamy osoby otyłe i jak nie dajemy im miejsca w przestrzeni publicznej, jak bardzo przeszkadza nam to, że ktoś jest otyły, jak bardzo chcemy właśnie służyć taką dobrą radą, że no przecież to jest dla Twojego zdrowia, powinnaś schudnąć. Te osoby doskonale sobie zdają z tego sprawę i takie uwagi po prostu nie mają sensu, ale to też jest historia o tym, jak wszystkie takie reklamy środków na odchudzanie, wszystkie jakieś takie, wiecie, suplementy, które mają nam pomóc spalać tłuszcz, jakieś, nie wiem, kosmetyki, balsamy usuwające celulit, no nie wiem, cokolwiek możecie pomyśleć, jak to wszystko właśnie jest ukierunkowane na to, żeby dać nam do zrozumienia, że ciała otyłe nie są, nawet nie otyłe, że po prostu grubsze ciała nie są mile widziane i powinniśmy zrobić wszystko, żeby schudnąć. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie na otyłość i myślę, że zupełnie inne niż to, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Także bardzo tę książkę polecam. To jest taka książka bardzo mocno otwierająca oczy. Ona jest szalenie trudna, ją się czyta bardzo trudno, ale jednocześnie czytają się dobrze, bo jest napisana tak takim codziennym językiem, to znaczy mimo tego, że autorka tutaj powołuje się na wiele badań i wiele różnych takich ważnych kwestii, to one nie są ubrane w jakieś takie bardzo sztywne ramy. To raczej jest właśnie forma takiego jej pamiętnika, więc ona to mówi takim bardzo zwyczajnym, codziennym językiem, który dobrze się czyta, ale jednocześnie z takim zaciśniętym sercem. Bardzo gorąco Wam polecam, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, ja już kupiłam kolejną książkę tej autorki, czyli Zła feministka i też na pewno będę ją niebawem czytać, bo bardzo do mnie przemówiło to, co dostałam w głodzie i tak jak wspomniałam na początku, będzie to dla mnie jedna z najlepszych lektur tego roku. I ostatnio już książkę to audiobook Wróć przed zmrokiem. To jest książka, o której również już mówiłam w tym samym reading vlogu, co O jedno cię proszę, także również tam odsyłam. Link chyba już gdzieś tam się pojawił, także nie będę się może powtarzać z tym linkiem. Natomiast jeżeli chodzi o moje wrażenia, to wydaje mi się, że o wiele lepiej odebrałabym tę książkę, gdybym ją czytała niż słuchała. Bo ja ją słuchałam trochę tak z doskoku, wiecie, jak sobie szłam do pracy, nie miałam co włączyć, to włączyłam sobie właśnie tę historię. Bardzo mi się rozciągnęło jej słuchanie w czasie, bo słuchałam gdzieś tak z półtora miesiąca, myślę. No może nie półtora, ale około miesiąca, myślę, że spokojnie tak. No i nie byłam aż tak bardzo wciągnięta w losy bohaterów. Dopiero gdzieś tam ta końcówka już była taka trzymająca w napięciu, że ja bardzo, bardzo chciałam się dowiedzieć, co tam tak naprawdę się wydarzyło. No i wtedy już słuchałam z takim bardzo dużym zaciekawieniem i zaangażowaniem. No i wydaje mi się po prostu, że gdybym tę książkę czytała z uwagą, zamiast słuchać gdzieś tam, wiecie, jednym uchem, to dużo więcej bym z niej wyniosła. Jeżeli chodzi o samą fabułę, to jest to historia kobiety, Maggie, która w spadku po swoim ojcu otrzymuje dom, z którego jako mała dziewczynka musiała uciekać razem z rodzicami, ponieważ tam straszyło. I później ojciec napisał na temat właśnie tego nawiedzonego domu książkę, która stała się straszliwym bestsellerem. Sprzedała się naprawdę w ogromnym nakładzie, natomiast ta rodzina nigdy nie chciała tam wrócić właśnie z tego względu, że no po prostu wzbudzało to w nich strach. Ale Maggie już jako dorosła kobieta, kiedy jej ojciec zmarł i kiedy otrzymała ten dom w spadku, postanawia tam wrócić i odkryć to, co tak naprawdę się tam wydarzyło. No i to, co odkrywa, tak naprawdę zupełnie zmienia jej życie. Także brzmi to bardzo ciekawie i to jest ciekawe, natomiast tak jak mówię, no ja po prostu nie poświęciłam tej książce należytej uwagi. Ostatecznie ona bardzo mi się podobała i w ogóle to zakończenie było tak zakręcone, że ja słuchałam chyba ze 3 razy samej końcówki, żeby mieć pewność, że na pewno to dobrze zrozumiałam, bo tam najpierw wyszła jedna rzecz, potem okazało się, że ta rzecz jest nieprawdziwa, że jednak co innego jest prawdą, później ta rzecz też okazała się nieprawdziwa i tak chyba ze 3 razy zmieniała się cała ta historia. Także naprawdę ciekawa książka, zdecydowanie rozrywkowa, nie jest to nic ambitnego i poważnego, ale taka do przeczytania właśnie dla rozrywki, myślę, że sprawdza się świetnie. Ja raczej takich klimatów zwykle nie czytam, ale bardzo, bardzo podobał mi się klimat nawiedzonego domu i tego, jak to wszystko zostało poprowadzone. Także ostatecznie ta książka mi się podobała, ale jednak uważam, że podobała mi się bardziej, gdybym ją przeczytała zamiast przesłuchać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Mai. Dajcie koniecznie znać, jakie książki Wam udało się przeczytać, czy były wśród nich jakieś perełki. Ja Wam jak zawsze bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!